eminencje, panie marszałku, panie wojewodo, panie prezydencie, droga Doroto, przepraszam za familiarność, Gerardzie, szanowni państwo. Ja jestem ogromnie wzruszona, że finalizuje się to dzieło, którego się podjęli już mniej więcej 2 lata temu entuzjaści tego wszystkiego, co ja nazywam mostem między Teksasem a Śląskiem. Ja bym powiedziała, że oni są fanatykami tej sprawy, ale to nie jest pejoratywne określenie. Kiedy ja 10 lat temu po raz kolejny odwiedziłam Teksas, odwiedzałam z okazji 150-lecia śląskiego osadnictwa, zawiozłam do Teksasu dzwon, który był darem Ślązaków ze Śląska dla Ślązaków w Teksasie. Ten dzwon był poświęcony na mojej imprezie w Zabrzu i święcił go arcybiskup Damian Zimoń. I wierzcie mi państwo, że jak teraz mam kontakty z tymi Ślązakami, to oni ciągle mówią, że serce tego dzwonu bije podwójnie. Raz tu na Śląsku i raz tam u nich. On zawisł w specjalnie zbudowanej dzwonnicy, która się znajduje przed kościołem w Pannie Marii. Ja wierzę w to, że tak jest, że ten dzwon bije i przypomina, kim są ci ludzie. I ciągle będę podkreślać i mówić, że to jest wręcz niewiarygodne, że najstarsze osadnictwo na ziemi amerykańskiej, to śląskie osadnictwo, zachowało wszystko to, czego się nie udało innym. Oni zachowali wiarę przodków, oni zachowali tradycje, obyczaje, ale zachowali przede wszystkim mowę. Ja to ciągle mówię tym wszystkim, którzy wyjeżdżali za naszą zachodnią na przykład granicę, granice, których już na szczęście nie ma, że po kilku latach mówili, oni już nie poradzą ugodać, a tam poradzą, czwarte, piąte pokolenie poradzi godać, rządzić, bo oni rządzą. I to jest fenomen, to jest coś fantastycznego, czym ja żyję od wielu, wielu lat, odkąd przestałam być dziennikarzem reżimowego radia, dzięki godaniu. Wierzcie mi państwo, dzięki godaniu, dzięki temu, że znam gwarę, to mogłam nawet wówczas w tym reżimowym radiu nawiązywać kontakty z prostymi ludźmi, bo otwierały się przede mną drzwi. Oni mówili mi czasami o takich sprawach, o których nigdy by nie powiedzieli komu innemu, ale dzięki temu, że potrafiłam godać, to oni mi opowiadali o różnych swoich kłopotach, dylematach, życiowych problemach, o wszystkim. I ja jestem winna a tym ludziom tę pamięć. I wiem, że dzięki tej pierwszej mowie, tej najpierwszej mowie, możemy dzisiaj się tu spotkać, możemy świętować otwarcie takiej wystawy, którą mam nadzieję będą oglądać również inni w Polsce, mam nadzieję ją również przewieźć do Senatu. I muszę państwu powiedzieć, że tylu wzruszeń, ilu doznałam, będąc w Teksasie, na przykład w kościele w Pannie Marii, która jest zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy meksykańskiej, gdy się słyszy, jak śpiewają Serdeczna Matko, jak śpiewają Boże coś Polskę, to nie wierzę, nie ma nikogo takiego, który by wytrzymał i zaśpiewał do końca. Ja nigdy nie wytrzymywałam. I życzę państwu, abyście też podobnych wzruszeń mogli doświadczyć. Dziękuję bardzo.